Xiaomi 13T być może nie jest najlepszym smartfonem producenta, ale testowany model według mnie ma najwięcej sensu. Dlaczego? Jest to sprzęt, który bardzo przypomina mi udaną Mi 5 z 2016 roku. Podobieństw doszukać się można w konkurencyjnej wycenie i konstrukcji urządzenia. Jakie są to elementy i dla kogo jest to smartfon? Tego dowiesz się z 4-minutowej recenzji. Czas start! Smartfon kosztuje 3000 zł, a w wielu kategoriach może walczyć z droższymi urządzeniami. Zestaw jest chiński, a to świetna wiadomość. Mamy tu smartfona, etui i 67-watową ładowarkę z przewodem. Użytkownik w pudełku znajdzie wszystko, czego może potrzebować. Oszczędności na pierwszy rzut oka nie znajdziemy też w budowie. Front i tył wykonano ze szkła hartowanego. A smartfon może się podobać nawet bardziej niż flagowe 13 bez T. Czarna wersja niestety bardzo mocno się brudzi. Mały minus za mocno wystającą asymetryczną wyspę, przez co smartfon bez etui mocno się buja. Ramka co prawda została wykonana z tworzywa, ale jest ono dobrej jakości, wygląda atrakcyjnie i nie nagrzewa się jak aluminium. Na krawędziach znajdziemy w zasadzie to samo co w dwukrotnie droższym 13 Pro. Obserwować można liczne mikrofony, diodę podczerwieni i głośniki. Te nie grają jakoś spektakularnie, ale efekt stereo jest niezły i dwóch głośników raczej nie da się zasłonić. Front jest w 100% płaski, więc z łatwością zabezpieczymy go szkłem ochronnym. Zwolenników takiego rozwiązania nie brakuje, a takich modeli dla wymagających jest coraz mniej. Zastosowany wyświetlacz to blisko 6,7-calowy AMOLED o wysokiej rozdzielczości i wartości odświeżania do 144 Hz. Niestety nie jest to LTPO, natomiast ten brak rekompensuje jasność maksymalna wynosząca 1200 nitów, jakby tego było mało. Jasność szczytowa to aż 2600 nitów. Więc o widoczność w słońcu nie należy się martwić. Ekran wypada więc fantastycznie. W specyfikacji nie znajdziemy Snapdragona, ale i tak jest dobrze. Na wyposażeniu 13T znalazł się niezły układ MediaTek Dimensity 8200 Ultra, a konfiguracja pamięci to 8/256 GB. Płynność działania jest nienaganna, pograć można w najnowsze gry, a smartfon grzeje się mniej niż 13 i 13 Pro. Wyniki benchmarków znajdziesz na naszej stronie. Link zostawiam w opisie. 13T po wyciągnięciu z pudełka działa na Androidzie 13 z nakładką MIUI 14. Dalej jestem daleki od stwierdzenia, że MIUI jest najlepszą nakładką, natomiast osobiście się do niej przyzwyczaiłem. Funkcjonalnie jest bardzo dobrze, trzeba jednak pamiętać, że software może przytłoczyć ilością dodatkowych, często zbędnych aplikacji, a w niektórych z nich zobaczyć można reklamy. Docenić muszę możliwości personalizacji. Na wyspie z tyłu znajdziemy 50-megapikselowy aparat główny i teleobiektyw z dwukrotnym przybliżeniem. Osobiście preferuję bardziej praktyczne trzykrotne przybliżenie, ale nie można mieć wszystkiego. Trzeci aparat to 12-megapikselowy ultra szeroki kąt. Aplikacja jest przyjemna i korzystało mi się z niej bardzo dobrze. W dzień fotki z każdego obiektywu prezentują się świetnie. Kolory wyglądają naturalnie, ostrość łapana jest błyskawicznie, a na zdjęciach nie brakuje szczegółów. Kontrast nie budzi zastrzeżeń, a tryb portretowy ładnie odcina tło. Z powodzeniem robić można także fotki makro. Nocą aparaty pokazują potencjał fotograficzny. Główny aparat i teleobiektyw pozytywnie zaskakują. Praktycznie wszystkie parametry zdjęć dobierane są wzorowo. Gorzej wypada jedynie ultra szeroki kąt, z którego fotki są zdecydowanie ciemniejsze. Z możliwości fotograficznych i szybkości robienia zdjęć byłem bardziej zadowolony niż w przypadku Oppo Reno 10 Pro 5G, który cechuje się podobną wyceną i reklamowany jest jako smartfon fotograficzny. Nagrywać można w maksymalnie 4K przy 30 klatkach, a rezultaty są bardzo dobre. Autofokus i zmiana ekspozycji działają bez zastrzeżeń. Możliwości foto i wideo przedniej kamerki także powinny zadowolić większość użytkowników. W konstrukcji niestety zabrakło ładowania bezprzewodowego, natomiast akumulator 5000 mAh jest nieco większy niż w Xiaomi 13 Pro. 67-watowa ładowarka w teście 50% uzupełniła po 16 minutach, a 100% to kwestia 44 minut. Czas działania jest typowy. Przy średnio intensywnym wykorzystaniu pod koniec dnia miałem około 30%. Typowe użytkowanie wystarczy na 5 do 7 godzin czasu pracy ekranu. Podsumowując, 13T to powrót starego, dobrego Xiaomi, które pokochali Polacy. Sprzęt w dobrej cenie oferuje fantastyczny ekran, niezłe możliwości foto i bardzo dobrą wydajność. Smartfona używam jako daily od 3 tygodni i niczego mi tu nie brakuje. Przyczepić się mogę głównie do MIUI, brudzących się plecków i mocno wystającej wyspy aparatów. A co wy uważacie o tym modelu oraz o idei recenzji w 4 minuty? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego, cześć!